Rozmowy o kinie na kanapie Knapa w Multikinie. Ze mną jest Tomasz Bagiński. Witam cię, Tomku, na kanapie Knapa w Multikinie w studiu wirtualnym, bo nie mogliśmy się złapać twarzą w twarz. Niestety, nie udało się. Jestem ciągle w Cape Town, w Afryce. A kawałek od Polski i do Polski wrócę, myślę, że dopiero w okolicach końcówki czerwca. 4 lata temu byłem na takim twoim wykładzie, w którym odpowiadając komuś na pytanie, powiedziałeś, że chciałbyś robić rzeczy na świat, ale tutaj w Polsce. Zastanawiam się, czy to twoje marzenie się, czy to pragnienie się realizuje właśnie, kiedy rozmawiamy teraz, ty jesteś w Kapsztadzie. Tak, tylko że oczywiście po drodze było kilka zwrotów akcji. Ta ścieżka nie jest usłana różami, nie jest taka prosta. Ale to był mój pomysł na jakieś tam życie, karierę od samego początku, od myślę katedry, gdzie... Przecież po katedrze miałem bardzo dużo propozycji, żeby zostać za Wielką Wodą, żeby tam rozwijać się w animacji czy w efektach wizualnych, ale wydawało mi się to wtedy jakby nie zsynchronizowane z tym takim wielkim generalnym celem, który sobie wymyśliłem, który jednak jest związany z tym, żeby mieć jako taką kontrolę nad tymi historiami, które chcę opowiadać i żeby też w którymś momencie zacząć wprowadzać ten świat lokalny, naszą wrażliwość. I tutaj nie mówię tylko o Polsce, bo my w ogóle żyjemy, co teraz wydaje mi się jest może bardziej wyraźne niż kilka lat temu, w takim dosyć specyficznym obszarze. My, to jest my, Ukraina, Rumunia, kraje bałtyckie, który też dzieli pewna wrażliwość, znaczy my dzielimy z tym obszarem pewną wrażliwość, to jest bardzo ciekawe miejsce i mamy też dużo fajnych historii do opowiedzenia i kiedyś chciałbym te historie opowiadać, no ale też rodzaj kina, który mnie interesuje i który interesował mnie od kiedy byłem dzieciakiem i od kiedy zacząłem w ogóle zabawę i pracę w biznesie filmowym, to jest rodzaj kina, który się rzadko u nas robi, bo jest to kino trudne technicznie, na przykład drogie. Mnie interesuje kino rozrywkowe, kino akcji, kino science fiction i żeby rozwijać się w tych dziedzinach i żeby też się nauczyć tego, bo to jest ogromna ilość po prostu zwykłej wiedzy technicznej, której nie ma jak w inny sposób nabrać, no to zacząłem dość mocno podróżować do Stanów, uczyć się tego systemu, ale cały czas starając się jednak nie chciałem się tam przeprowadzać, nie chciałem tam wchodzić tak całkowicie z butami. I to oczywiście jeszcze bardziej wszystko komplikuje, bo pewne rzeczy byłyby łatwiej, gdybym sobie mieszkał w Kalifornii na przykład, ale nie, wydaje mi się, jestem zadowolony z tej ścieżki, którą sobie wybrałem i powoli się tą ścieżką idzie do góry. Po drodze będzie pewnie jeszcze kilka rzeczy, zanim zrobię coś takiego całkowicie swojego, ale to jest wpisane w plan, że tak powiem. No właśnie się zastanawiałem, na ile właśnie Rycerze Zodiaku to jest jakby twój taki autorski wybór, w sensie, że nie wiem, że zawsze byłeś zafascynowany anime i chciałeś to zrobić, czy to było jednak raczej na zasadzie, że byli producenci, którzy bardzo chcieli to zrobić i jak sobie poszukali i zrobili research, to stwierdzili, że właśnie jest taki Tomek Bagiński, on się sprawdzi. Czy to był twój pomysł, czy to był bardziej pomysł producentów, którzy znaleźli ciebie? No i to jest jedno z tych pytań, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo to zawsze jest po dwóch stronach. Znaczy obie strony muszą chcieć. Nie da się zmusić reżysera do zrobienia projektu, na który nie ma ochoty i nie da się zmusić producentów do zatrudnienia kogoś, kto tego projektu nie czuje. Więc ten dialog nam się akurat bardzo dobrze udał z producentami japońskimi, którzy stoją za Rycerzami Zodiaku. Nie jest wielką tajemnicą, bo o tym też wiele razy wspominałem, że ja kocham anime generalnie, jako styl, jako język wypowiedzi, jako pewien rodzaj takiej dynamiki niesamowitej. I to nie jest nowa rzecz, bo jednym z filmów, które w jakiś tam sposób mnie uformowały dawno temu, no to była oczywiście Akira, która była wybitnym przedstawicielem tego gatunku.
I kiedy zobaczyłem Akirę, ja byłem wtedy nastolatkiem, no to nagle cały świat mi się otworzył. Nagle zobaczyłem film animowany, który nie jest do końca skierowany do dzieciaków, nie jest komedią, opowiada o bardzo takich serio sprawach i jest zrobiony z gigantycznym rozmachem. No bo Akira była na tamte czasy zrobiona po prostu z rozmachem zupełnie nieprawdopodobnym. I gdzieś tam od tamtej pory bardzo mocno czuję się zafascynowany tym gatunkiem, zafascynowany tym sposobem myślenia. Więc kiedy się ta propozycja od producentów pojawiła, no to dla mnie był taki no-brainer. Oczywiście jest to jeden z rodzajów projektów, które które chcę w swoim życiu robić. Również dlatego, że to jak ja zaczynałem, jak wchodziłem w przemysł filmowy, no to było wejście przez animację, przez projekty animowane, przez animację komputerową, więc tam jest dużo takich synergii, bo gdzieś ten język jestem w stanie zrozumieć na poziomie nie tylko jakiegoś zwykłego odbiorcy, ale też na poziomie czysto technicznym. I myślę, że nie, no, Rycerze Zodiaku są zadziwiająco osobistym filmem, jak się tak na, jak już jest skończony, jak ja już go sobie obejrzałem w kinie. Jak już wyszedłem z tej takiej bańki, bo jak się pracuje nad filmem, a to są, to jest 7 lat w sumie, jak się liczy wszystkie przepisywania scenariusza, wszystkie wersje tam storyboardów, scenariuszy, historii, konceptów i potem produkcję filmu i potem postprodukcję filmu, no to są długie, długie lata. I kiedy się siedzi w tej bańce, no w tym takim w swojej własnej głowie, ogląda się ten film wiele razy, to czasem się już to zamienia w taką techniczną trochę, taki techniczny proces, taką techniczną pracę, no bo widzisz to ujęcie po raz setny i znowu musisz zgłosić do niego uwagi, żeby tam ktoś je poprawił, żeby coś zostało w nim zrobione. Więc się powoli tak traci kontakt, ale był dla mnie taki bardzo ciekawy moment kilka tygodni temu, kiedy oglądałem już taką wersję, tą emisyjną, tą taką finalną wersję w kinie, z porządnym dźwiękiem, w dużej skali, z fenomenalnym projektorem, kolorami i tak dalej. I no, takie wątki osobiste, które gdzieś tam mi się też już podobały w samej mandze i w samym anime, w oryginale. Taki rodzaj bohatera, który się mimo przeciwności niespecjalnie poddaje, no to jakoś tak walnęło bardzo blisko. I gdzieś tam pomyślałem sobie, że okej, dobra, to jest film robiony w tym systemie producenckim, gdzie ja jestem jednym tylko z trybów tej maszyny, ale udało się tam przemycić dużo siebie i gdzieś tam bardzo, bardzo to było fajne i takie mocne doświadczenie dla mnie, bo też kilka osób ze mną to oglądało i też wszyscy tak, no tak, to jest twój film, nie? I to było miłe. Też zwróciłem na to uwagę i no sobie jakoś tak przygotowując się do tej rozmowy właśnie pomyślałem sobie, że jesteś w ogóle wyjątkową postacią w świecie polskiego, właściwie światowego filmu, że no jesteś takim po pierwsze samoukiem, chłopak z Białegostoku, który dziś robi filmy, seriale za kilkadziesiąt, set milionów dolarów, no nie ma drugiej takiej postaci w Polsce i mnie ta droga fascynuje, w sensie właśnie twój upór, który musiałeś w sobie mieć, żeby znaleźć się tu, gdzie teraz jesteś. I zastanawiam się, skąd się to wzięło u ciebie. Ta determinacja. Wiesz, no, miałem dużo szczęścia na pewno, bo to nie jest pewnie, nie jestem jedynym chłopakiem, który wpadł na pomysł, o, będę wielkim reżyserem hollywoodzkich widowisk, tak? Pewnie takich ludzi jest dużo. Tylko, że raz, że miałem ogromne wsparcie od rodziców w tym sensie, że moi rodzice, no, oboje są matematykami, mama już nie jest z nami, ale oboje są byli matematykami, ojciec ciągle jest matematykiem, więc dla nich wybór takiej ścieżki artystycznej trochę bardziej, że ja może będę robić jakieś tej grafiki, filmy, komiksy, no to było zupełnie egzotyczne, ale mimo tego strachu, który był z tym związany, no bo też pamiętajmy, w jakich czasach dorastałem, to był sam
moment, kiedy wchodziłem w dorosłe życie, to był sam środek transformacji. To był tam 96, 97 rok przecież. A to wydawało się niesłychanie ryzykowne. Czemu ja nie zostanę, nie wiem, nauczycielem, lekarzem, prawnikiem, kimś normalnym, tylko się tutaj uparłem na to, żeby robić sobie jakąś sztukę. A, no ale nigdy nie miałem sytuacji, w której moi rodzice, którzy nawet może by chcieli, żebym ja wybrał coś normalnego, ale nigdy mnie nie zablokowali tej innej drogi. Czyli jak ja miałem tą determinację, żeby jednak iść w tym swoim kierunku, a ja od wczesnego dzieciństwa wiedziałem, że chcę opowiadać historię obrazem i to mi się wpisało bardzo mocno w głowę, to mając to wsparcie, a nawet jak się nie ma wsparcia, jak nikt ci nie stawia przeszkód po drodze, to już jest niesłychanie ważne, no bo są ludzie, którzy nie trafią w takie środowisko takie wspomagające, gdzie ludzie, którzy są wokół nich, nawet ludzie dla nich bliscy, stawiają te przeszkody po drodze, stawiają te bariery. Ja tego nie miałem, znaczy ja miałem ten luksus, że miałem od rodziny wsparcie w tej ścieżce, mimo że wiedziałem, że dla nich jest to ścieżka przerażająca i egzotyczna. Ale to było bardzo ważne. No więc, a ja w głowie wiedziałem, co chcę robić. Znaczy dla mnie to było wszystko albo nic, bo próbowałem różnych, tam w szkole średniej próbowałem się zainteresować różnymi tematami, próbowałem się zainteresować różnymi, nazwijmy to, branżami i zawsze wracałem do rysowania, zawsze wracałem do opowiadania historii obrazem, zawsze wracałem do filmu. I wydawało się to wtedy może nawet zbyt ambitnym pomysłem, ale ja byłem młody, więc młodzi ludzie są z reguły naiwni i tą naiwność udało się przekuć na ten taki upór w dążeniu do konkretnego celu i tak to już idzie od wielu, wielu lat. I chyba zawsze to pomagało, znaczy takie skupienie na celu. Znaczy, okej, okay, albo to się osiągnie, albo co, no. To nie ma innej opcji po prostu. Ale właśnie, jeszcze skąd wiedziałeś, że to jest to? W sensie tak egzotyczna też forma opowiadania. Dlaczego, wiesz, nie poszedłeś, nie wiem, drogą Wojtka Smarzowskiego, do którego jesteś trochę podobny, jakoś tam gdzieś widzę jakieś takie podobieństwo fizyczne. Natomiast od strony właśnie artystycznej, w sensie to jest zaprzeczenie realizmu w ogóle, który myślę, że w Polsce jest taką dominującą formą opowiadania. Także ze względu na budżet, prawda? No skąd właśnie u ciebie to marzenie, chęć opowiadania za pomocą właśnie historii fantastycznych? Nie, to nie wiem, czy to da się wyjaśnić, bo po prostu takie historie ze mną rezonowały najbardziej. Te lata 90. to był ten moment też, kiedy zaczęło być wydawanych dużo w Polsce komiksów. To były też złote lata fantastyki, potem nowej fantastyki, czyli czasopisma Maćka Parowskiego, które uformowało, no, myślę, całą rzeszę ludzi, całe pokolenie. A to była literatura, którą się po prostu pochłaniało. To było fajniejsze i ciekawsze niż to, co proponował tak zwany mainstream, czyli ta taka wyższa kultura, wyższa sztuka. A ponieważ polskie środowisko filmowe, zwłaszcza wtedy, to się teraz zmieniło, bo ostatnie kilka lat szczególnie, no to była potężna zmiana i pokoleniowa, i w podejściu do kwestii gatunkowych, ale wtedy, no, w tamtych czasach kino gatunkowe było traktowane trochę jako takie kino kulawe, nieudane, no nie, prawdziwa sztuka tak nie wygląda i że trzeba to robić inaczej. Tylko, że ja nigdy do tego środowiska nie wszedłem, no bo to też było i jest trochę, ale wtedy było szczególnie środowisko bardzo hermetyczne. No, określony typ ludzi z określonych środowisk trafią do tych szkół filmowych i tam się kisił w tym swoim własnym czasie wyższej sztuki i wyższej literatury. I umówmy się, to są też często bardzo dobre filmy. Mi się zdarza obejrzeć rzeczy robione nie tylko dla rozrywki, ale dla tam jakiegoś głębszego pomyślunku, bardziej emocjonalne. Ale to nie było kino, które mnie interesuje, bo ja się wychowywałem na VHS-ach ze Schwarzeneggerem i Stallone. I tyle. I
I myślałem sobie, no dobra, ale dlaczego ja mam robić filmy, których nie chcę robić? Dlaczego miałbym robić filmy tylko dlatego, że ta rzeczywistość nas tak strasznie tam gniecie i ściąga na dół, kiedy chcę robić inne rzeczy po prostu. No, i tyle. I skąd się to wzięło? Nie mam zielonego pojęcia. Rysowałem pierwsze rzeczy, jak miałem 3 lata. Zachwycałem się filmami tymi, które do nas docierały. Jak wyszedł Powrót Jedi, obejrzałem go w kinie chyba ze 6 czy 7 razy. Już ostatni raz to ta kopia kinowa była tak zdarta, że się autentycznie tam zrywały całe sekcje, po prostu całe sekcje były wycięte i tak to oglądałem, bo po prostu byłem zachwycony tym rozmachem, tym, że o rany, można opowiedzieć historię w kosmosie, nie? A to wszystko się wpisało w to jeszcze wychowanie przez fantastykę, wychowanie przez, nie wiem, Torgale na przykład, przez komiksy Rosińskiego, komiksy Polcha. I wiedziałem, że te historie są i można je opowiadać. Tylko z jakiegoś powodu nie da się ich opowiadać u nas. No i pomyślałem sobie, że to fajne marzenie, żeby to zmienić. Ale to też, czy za tym jakby pragnieniem właśnie, bo mówię, bo dla mnie animacja nie jest gatunkiem pierwszego wyboru i mnie to zawsze jakby fascynuje, czy też właśnie uwielbienie dla światów fantastycznych jest związane z jakąś takim rozczarowaniem światem tu i teraz, w sensie, no zwłaszcza tak sobie wyobrażam, że Polska lat 90., ja też się wtedy wychowywałem, no to były takie czasy pełnego chaosu, jakiegoś takiego wizualnego rozpierniczu. Mhm. Czy to właśnie to pragnienie takich innych światów, ono było właśnie z tym też związane? Właśnie z tym, że się jednak wychowywałeś w takich niezbyt pięknych czasach? Nie wiem, czy mnie akurat pociągał w tym wszystkim eskapizm sam, czyli takie, o, ja się schowam w jakimś wymyślonym świecie, wymyślonej historii i to będzie mój taki bezpieczny obszar, w którym sobie się zamknę i nie będę patrzeć na świat dookoła, jak on wygląda. To rzeczywiście były takie czasy przedziwne. Estetycznie, no to ja byłem kompletnym prymitywem. Jak się przeprowadziłem na studia do Warszawy, na architekturę, to przez pierwszy rok w ogóle musiałem sobie przytem rigować głowę, bo co innego uważałem za ładne. Na przykład, bo ja się wychowałem na blokowisku takim czteropiętrowym, takie kostki, w dodatku obok fabryki domów. Nie wiem, czy to teraz już nie ma takich rzeczy, ale były takie kombinaty, które robiły te płyty do bloków z wielkiej płyty. Ja to widziałem za oknem swoim, nie? Taki wielki kombinat komunistyczny, trzepiący te płyty z oknami, z drzwiami i tak dalej, w których się potem składało te domki z kart. Więc moja estetyka to była kompletnie gdzieś w najniższych możliwych tam obszarach. Ale ucieczka od tego chyba nigdy nie była motorem. To znaczy, mnie interesowała chyba przede wszystkim skala tego wszystkiego. To że te historie mają rozmach, że mają skalę, że gdzieś tam oglądam te filmy, nie wiem, Camerona czy Spielberga i one mają rozmach, one są duże, mają oddech i to mnie tam pociągało. To było niesłychanie fajne i interesujące. No i potem właśnie się pojawiła ta Akira, która pokazała, że można to też robić w animacji. A animacja się tym różni od kina aktorskiego, tego kina tradycyjnego. Zwłaszcza wtedy się tym różniła, że jest troszeczkę bardziej demokratyczna. Że ja naprawdę nie potrzebowałem wiele, żeby zacząć robić pierwsze swoje próby animacyjne. Nie potrzebowałem ekipy, nie potrzebowałem sprzętu poza komputerem, a komputery się zaczęły pojawiać w domach wtedy. I nie mając żadnych kontaktów w środowisku, nie mając żadnych znajomych, nie mając statusia tam operatora czy kogoś takiego, to umówmy się, to bardzo pomaga w zawodzie filmowca. Zresztą pewnie w innych zawodach też się przydaje niestety. To animacja wydała mi się najprostszym sposobem wejścia w świat filmu, po prostu. Bo mnie, to nie jest tak, że mnie interesowała tylko animacja. Mnie interesuje opowiadanie historii obrazem. Czy to jest animacja, czy to jest film aktorski, to już
się decyduje na poziomie wyboru scenariusza. Niektóre scenariusze bardziej pasują do animacji, niektóre pasują do filmu aktorskiego. Ale to jest dla mnie wybór drugorzędny i wydaje mi się też trochę sztuczny, bo opowiadanie historii to opowiadanie historii. Tutaj jest tylko wybór pewnego medium, pewnego języka do tego. Więc zacząłem się uczyć animacji, zacząłem się bawić w animację, bo to było łatwiejsze niż, nie wiem, 5 lat prób dostawania się do łódzkiej szkoły filmowej, no, która tam, ile miała wtedy miejsc na roku? 8, 6? I wszystkie były obstawione przez tam siostrzeńców, synów i rozmaitych tam. No i tam, dobra, zawsze się zdarzył jakiś jeden, dwóch. No i nie było konkurencji wtedy dla tych szkół filmowych, bo to no jeszcze Katowice, ale nie było warszawskich szkół, które mamy dzisiaj, więc jakby to rzeczywiście się zmieniło sporo od tamtego czasu. Nie było trochę wyboru, więc ta ścieżka samouka, no to nie jest do końca rzecz zdecydowana, ale też ja chyba szybko się zorientowałem, że nie do końca pasuje do takiej tradycyjnej edukacji, tradycyjnego modelu edukacji, że ja jestem w stanie się zmusić do gigantycznego wysiłku, ale w pewnych określonych obszarach, a w innych obszarach może mniej. I ten taki ustrukturyzowany świat edukacyjny to też nie do końca mnie pociągał. Czyli w sumie chyba pasowała taka natura dzikusa trochę, który się uczy sam w jakichś ściąganych z rozmaitych miejsc, jeszcze wtedy przedrukowywanych, kserowanych jakichś instrukcji obsługi rozmaitych programów. Więc nie wiem, ja nie sugerowałbym, że ta ścieżka jest dobra dla każdego. Dla mnie była akurat najlepsza. No właśnie, idąc jeszcze jakby tą drogą właśnie rycerza Zodiaku, ciekawi mnie też ta droga, kiedy już po katedrze, kiedy no to był twój taki pierwszy, no chyba najważniejszy krok w twojej karierze, w sensie taki najbardziej doniosły. Zastanawiam się, jak twoja wtedy potoczyła się ścieżka w kontekście relacji z Hollywood i z amerykańskim przemysłem filmowym. Bo domyślam się, że właśnie jednak zetknięcie ciebie, takiego jeszcze nieopierzonego chłopaka z Białegostoku, który no, dostał tą nominację do Oscara. No nie, no ja tam wtedy popełniłem sporo błędów, no bo pewnie można było to rozegrać inaczej, ale ja jeszcze słabo mówiłem po angielsku w ogóle. To było też coś takiego, że ja się wtedy przy katedrze dopiero nauczyłem, że zrobienie filmu to jest może nie połowa, ale to jest, nie wiem, 70% roboty tak naprawdę, a dalej to się ta robota nie kończy, że trzeba potem jeszcze z tym filmem, nie wiem, jeździć, odpowiadać na pytania i też w jakiś sposób jakby rozwijać to, co się udaje uzyskać takim filmem, czyli nie wiem, w przypadku katedry to było takie leciutkie uchylenie drzwi, ale te drzwi się nie otwierają, trzeba tam zasuwać dalej, trzeba poznawać coraz więcej ludzi, trzeba robić kolejne rzeczy. Akurat katedra to było po prostu takim, myślę, prysznicem zimnym, który mi tam wyjaśnił, że o, to nie koniec, że to właśnie no, ja już, okej, zrobiłem film, ale to krótki film, animowany, filmów powstaje w roku tam ile, parę tysięcy pewnie i żeby rozwijać się dalej, no to trzeba zasuwać dalej. Większym chyba progiem była sztuka składania, którą zrobiłem trochę na zasadzie odreagowania od katedry i od tego takiego ciężkiego trochę klimatu filozoficznego, który był w katedrze. Sztuka spadania bardzo ładnie też się zachowała na festiwalach, wygrała BAFTę, ale to, co też otworzyło sztukę spadania, no to ja w końcu zacząłem być traktowany nie jako jakiś samouk z Podlasia, który coś tam wyrzeźbił przez lata w jakiś tam sposób tym skupiając się na tym niesłychanie, ale że to już jest drugi film, który też odniósł sukces i to jest już film z większym zespołem zrobiony, no to już może się tu pojawiają zaczątki reżyserii w tym wszystkim. I też ten film otworzył mi drogę do kariery przy reklamach. Zacząłem robić reklamy, zacząłem robić jakieś krótkie projekty, które były takie na pograniczu komercji i filmu, takie jak, no, nie wiem, czołówki do gier na przykład, no bo 2000,
czwarty, piąty rok, no to jest początek pracy nad intrem do pierwszego Wiedźmina chociażby. No i powoli zacząłem się też tam rozwijać czysto warsztatowo, czysto tak technicznie. Więcej zespołów w tym wszystkim, mniej takiego robienia samemu i więcej trochę reżyserii, więcej pisania. I to tak powoli, powoli się rozwijało. Potem też dzięki sztuce spadania udało mi się zdobyć swojego pierwszego agenta i potem pierwszego menadżera w Stanach. Zacząłem dostawać jakieś projekty ze Stanów, jakieś scenariusze. Wtedy jeszcze się kompletnie nie wiedziałem, jak zachować, więc tam wypisywałem jakieś straszliwe kocypoły w odpowiedzi na te zapytania. Ale już poznałem kilka osób, już poznałem trochę tych osób decyzyjnych w tym biznesie. I potem drugi początek to były okolice 2008-2009. Pewnie jak zerkniesz w każdy wywiad, to będzie inna data, bo ja po prostu słabo pamiętam. Ale to są okolice Hardcore 44, w które się bardzo mocno zaangażowałem i uznałem, że okej, to będzie taki pierwszy duży film, który będę robić. I on oczywiście urósł straszliwie natychmiast i okazało się, że go lokalnie w Polsce to będzie zrobić bardzo ciężko. Więc zacząłem z tym jeździć do Stanów. I wtedy rzeczywiście miałem takie drugie otwarcie, kiedy zacząłem rzeczywiście mieć regularnie, kilka razy do roku tam latałem, kilka razy do roku miałem taką serię spotkań, bo każdy taki wylot, no to było 2-3 tygodnie, kiedy niemal codziennie miałem spotkania w studiach z producentami, z egzekami w studiach, czyli tymi szefami podejmującymi decyzje, co idzie do produkcji, co jest greenlightowane. I akurat z Hardcorem 44 się nie udało, ale prezentacja się na tyle podobała, że zacząłem dostawać więcej propozycji reżyserii już stamtąd. I to zazwyczaj były, umówmy się, projekty takiego drugiego poziomu, powiedzmy, nie te największe, tylko rzeczy, które są troszeczkę skromniejsze i tego było sporo. I zacząłem już wchodzić w ten taki system tak zwanego developmentu filmowego, kiedy przychodzi scenariusz, ale jest, nie wiem, trzy razy za duży na budżet, który mamy i trzeba wpaść na jakiś genialny pomysł, jak zachować strukturę tego scenariusza, czy pomysł, czy to, co w nim jest ciekawe, ale żeby udało się go w ogóle nakręcić. Na przykład krok po kroku, projekt po projekcie tych prezentacji miałem bardzo dużo. I potem w jednym roku się wydarzyło dużo rzeczy, no bo to był rok początku Legend Polskich. I wtedy po raz pierwszy zostałem już tak na twardo przyczepiony do kilku projektów jako reżyser i też między innymi do projektu, który jeszcze nie był Rycerzami Zodiaku, ale był trochę prekursorem Rycerzy Zodiaku, czyli to była inna adaptacja anime, ale dla tych samych producentów. No i potem to już się potoczyło, no bo jak już zaczęliśmy pracować nad developmentem, no to wtedy też udało się w końcu dogadać ze studiem co do Wiedźmina, udało się dogadać co do Into the Night. Wyszły Legendy Polskie też, które też były ogromnym dla mnie doświadczeniem po prostu. Poza tym, że ten projekt się spotkał z bardzo dobrym odbiorem u publiczności, to ja też się nauczyłem bardzo dużo na tym projekcie. Dla mnie debiutem są Legendy Polskie tak naprawdę. To był ten projekt, który dla mnie był takim przejściem do innej trochę ligi. I tak to już się toczy teraz. No i teraz trochę mamy, wychodzą Rycerze Zodiaku, którzy, jestem bardzo, bardzo dumny, że to się udało dociągnąć do końca, że ten film swoich widzów znajduje. Ale to się zaczęło 7 lat temu. Znaczy to jest pewien proces i to też jest także teraz w tej chwili też mam kilka rzeczy na różnych etapach zaawansowania, o których być może będę mówić za rok, za dwa, za pięć, bo ta praca zajmuje trochę czasu. Czy mnie wciąż jeszcze ten obraz, wiesz, właśnie chłopaka z Podlasia, który jedzie powiedzmy na takie pierwsze spotkanie z amerykańskim producentem, z jakąś grubą rybą. Czy masz jakieś wspomnienia z tamtego czasu właśnie, kiedy
kiedy jeszcze nie czułeś się pewnie jakby w tym świecie i co wtedy czułeś, jakie to było w ogóle uczucie właśnie takiego poczucia, że przechodzisz na drugą stronę mocy, wiesz. Nie, no to nie jest nie ma wielkiej filozofii. No to jednak się było trochę prowincjuszem, który przyjeżdża do Rzymu i jeszcze nie wie, jak zawiązać sznurówki do końca. I to trochę się tam popełniłem trochę błędów po drodze. Typu? Pamiętam, że jedno z pierwszych spotkań, jakie miałem z takimi jakby grubymi rybami, które znałem tylko z artykułów w gazetach czy z jakiejś transmisji z Oscarów, no to było, wyobraź sobie, z Harveyem Weinsteinem, który coś tam proponował w Londynie i tutaj mój tutaj kolega z Platiza i producent Jarek Sawko bardzo to ładnie opisał pół roku temu na Facebooku, jak to spotkanie wyglądało, więc odsyłam, ale faktycznie no teraz to się wydaje zabawne, nie? Znaczy, jak się tak spojrzy z dystansu i się też jesteśmy po tym tu i tak dalej, i się do tego podchodzi troszeczkę z dystansem, ale wtedy myśmy rzeczywiście jechali jak na audiencję do króla, nie? Taka jest prawda. No bo się wiedziało, że to jest człowiek, który jednym stuknięciem palca może swoją karierę stworzyć lub zniszczyć. I gdzieś tam taka abuzywność tego, no to dopiero stała się czytelna ileś tam lat później, no bo wtedy jeszcze Hollywood tak działał po prostu. Byli ci wielcy, potężni producenci, do których się podchodziło niemal na kolanach, prosząc o szansę na wejście do tego świata bogów, nie? Do tego świata takiego wielkiego Hollywood. To na szczęście się troszeczkę zmieniło, to wszystko jest trochę bardziej normalne teraz. Ale wtedy rzeczywiście tak było, że przyszliśmy, czekaliśmy chyba 2 godziny, bo tak. Przyszedł Harvey Weinstein, spotkanie miał jedząc śniadanie, jakąś jajecznicę popijaną kolą, jajko mu tam lądowało w tej brodzie i tak dalej. No ale dla nas to było i tak. Wydawało się... Podać panu serwetkę. Nie, no nam się to wtedy wydawało jakimś takim niesamowitym spotkaniem, bo byliśmy no, takimi chłopaczkami z prowincji, którzy nagle wielki producent hollywoodzki do nich zadzwonił. I teraz jak sobie o tym myślę, no to jest przecież przerażające, nie? Że ten system tak działał. I jak łatwo można było w takim systemie wykorzystywać taką pozycję siły, pozycję, w jakiej ci ludzie byli. No ale wtedy to było zupełnie zwyczajne, zupełnie naturalne, zupełnym takim tak przystdziałali, więc jak taki szaraczek z Polski ma przeciwko temu występować? No, czy jakoś się kłócić? No, wpisujesz się w pewien sposób postępowania. Ale miałem też dużo sympatyczniejszych spotkań z tego okresu. Mam też trochę przyjaciół, trochę ludzi, z którymi wciąż współpracuję. I też nie chcę tu za bardzo rzucać nazwiskami i firmami, no ale dużo wtedy jeździłem i dużo ludzi, z dużą ilością ludzi się spotykałem. Powoli, powolutku uczyłem się też, jak się zachowywać, jak też traktować siebie samego, znaczy, że to też jest tak, że okej, jest to pewien świat, do którego się trzeba przebić, ale też się idzie z jakąś tam ofertą, czyli też nie jest tak, że trzeba się godzić absolutnie na wszystko, nie, ale to przychodzi z czasem, to i znowu miałem kupę szczęścia, bo się to mogło to zacząć gorzej, a jakoś tam udało się takich największych mieli uniknąć i mieć na tyle dużo wspierających ludzi wokół siebie, żeby nie popełnić jakichś błędów po prostu. Ale to chcesz powiedzieć, że w tej twojej drodze jakby to najtrudniejsza była w pewnym sensie etykieta? W sensie właśnie znaczy, relacje z ludźmi? Ale ona w ogóle jest ważna w biznesach kreatywnych i wydaje mi się nie tylko w kreatywnych, znaczy w dużej części biznesów jest istotna, szczególnie jak się aspiruje do tych pozycji, kiedy to my na przykład chcemy opowiedzieć swoją historię, kiedy to my chcemy być liderem danego zespołu, to się tego nie da niestety zrobić bez nauki pewnego kodu językowego, pewnej polityki, pewnej etykiety,
pewnego sposobu rozmowy. Nawet nie chodzi o sam angielski, tylko o to, w jaki sposób się prezentować, w jaki sposób prezentować projekty, w jaki sposób przekonywać tych ludzi, że można takiemu człowiekowi jak ja zaufać, że ten film uda się dociągnąć do końca, że to będzie dało się oglądać potem w kinie i tak dalej, i tak dalej. To jest ważne, no to nie da się chyba tego uniknąć i nie wiem, czy to, znaczy, nie wiem, czy to jest takie wielkie odkrycie też. Znaczy, wiadomo, że w jakimś takim idealistycznym świecie najlepsi, nie wiem, najlepsi storytellerzy powinni dostawać najlepsze projekty. No, ale tak nie działa. No, trzeba przekonać ludzi do siebie, bo to też jest storytelling. To też jest, czyli to też jest opowiadanie historii. To też jest coś, co potem pomaga w pisaniu scenariuszy, to, co potem pomaga w robocie, bo ten pierwszy projekt, który udało mi się, do którego zostałem podczepiony jako reżyser już tak oficjalnie, no to pamiętam, jak mi się fajnie pracowało nad samą prezentacją. Znaczy ja zacząłem myśleć sobie, okej, dobra, mamy scenariusz, mamy film, ale jak ja chcę zachęcić tego człowieka, który siedzi po drugiej stronie stołu, żeby on uwierzył, że w tym rzeczywiście jest film. Bo umówmy się, scenariusze są tysiące. Pomysłów na filmy to każdy ma 50 kieszeni. Tylko, że od pomysłu do filmu jest bardzo, bardzo długa droga, więc ty musisz trochę pokazać, że wiesz, o co w tym chodzi, że wiesz, jak zachęcić swojego widza do zaangażowania się w tą historię. I ja pamiętam, że wtedy zrobiłem taki, to było takie 20 minut po prostu naprawdę fajnej historii, gdzie pokazywałem jakieś karty na stół, wykładałem jakieś wydruki i po prostu opowiadałem, czym to może być. No nie chcę to za dużo zdradzać, bo ten film być może jeszcze to wcale nie jest wykluczone, że trafi do produkcji niedługo, ale zbudowałem cały taki niemalże thriller w ciągu tych 20 minut. I zostawiłem jeszcze na końcu cliffhanger, czyli na końcu było, jeżeli chcecie więcej, no to więcej tej historii, no to okej, ale nie dzisiaj, nie na tym spotkaniu. Nie? I to gdzieś tam zadziałała ta struktura. I wtedy też sobie uświadomiłem, że prezentacja projektu jest integralną częścią tego, co się robi. Bo można mieć najlepszy, najwspanialszy scenariusz, jaki sobie tylko potrafimy wyobrazić, ale jeżeli nie potrafimy w ciągu tych paru minut naprawdę pokazać, dlaczego ten scenariusz warto zrealizować, dlaczego ten film potem będą chcieli oglądać ludzie w kinach, to nikt go nie przeczyta po prostu. Już. To jest też rzecz, której się można uczyć przez całe życie, tak naprawdę, opowiadania siebie. I no, ja się jeszcze zastanawiam, jak myślisz, co było jakby twoją taką właśnie kartą przetargową, twoją taką najmocniejszą stroną w opowiadaniu siebie. Jeszcze mówię o tym początku drogi, bo wiadomo, że teraz też no ty już jako twórca tego i tego, to masz inną pozycję wyjściową, ale właśnie jeszcze wtedy, kiedy miałeś te pierwsze spotkania z producentami, co oprócz tego, że no nie wiem, że być może jesteś i ty i twój zespół też na przykład tańsi, tak? Bo nie wiem. Nie, no to są kwestie, które oczywiście są brane pod uwagę, no bo filmy są strasznie drogie. Mi się wydaje, że za drogie w tej chwili. I zobaczymy, co przyniosą najbliższe lata. Sam osobiście jestem mega zafascynowany tym, co proponują narzędzia do sztucznej inteligencji, bo myślę, że to pozwolą troszeczkę demokratyzować rynek znowu. Więc oczywiście, że budżety mają jakieś znaczenie, ale wbrew pozorom nie aż takie duże, bo liczy się przede wszystkim właśnie ta umiejętność przedstawiania projektu, potem tłumaczenia go na ekran, to wszystko są dosyć trudne rzeczy do nauczenia. A ja miałem już od samego początku miałem dość dobry, no znowu, nie wiem, szczęście, upór, ale te kilka moich pierwszych krótkich filmów zdobyło jakieś zauważalne nagrody, więc To już było coś, to już coś bardzo pomagało, to było bardzo pomocne. Potem zacząłem się też specjalizować w tym takim kinie na pograniczu animacji i kina aktorskiego, czyli kinie, które jest wspomagane za pomocą narzędzi tak to wizualnych, za pomocą animacji,
I też się bardzo szybko okazało, że takich ludzi jest po prostu bardzo mało. Nawet teraz jest mniej niż na początku lat 2000. To jest pewna specyficzna wiedza, którą nie każdy ma. To jest też wiedza, którą jeśli się ma ten taki techniczne spojrzenie na tą stronę, to można wiele takich problemów, czy realizacyjnych, czy budżetowych w bardzo sprytny sposób rozwiązać. No bo ja czytając scenariusz już jestem w stanie też bardzo łatwo ocenić, że okej, być może uproszczenie tego jednego zdania oszczędzi nam, nie wiem, $500 000, nie? No, to są tego typu sytuacje. I to też pomogło, no bo ludzie widząc dotychczasowe produkcje, widząc, ja cały czas też coś robiłem poza reklamami. W reklamach może spędziłem trochę za dużo czasu, ale poza reklamami cały czas coś robiłem. Czy to były cinematiki do gier, czy to były kolejne shorty, czy to były kolejne historie, które w jakiś tam sposób działały. I one zazwyczaj zdobywały tam, mam oczywiście torbę grzechów, ale też mam projekty, które zdobywały bardzo dobrą reakcję z widownią. Więc to wszystko bardzo pomagało, no. Więc wbrew pozorom, wcale aż tak dużo tych ludzi do robienia takich projektów nie ma, więc jak już się udowodni tymi kolejnymi rzeczami, że coś tam się umie i ma się te skille, te umiejętności takie podstawowe, społeczne, że nie robimy sobie za dużo wrogów za szybko, co też jest ważne, to wcześniej czy później się to udaje. No, jest to pewnie trudniejsze, niż gdybym się urodził w Stanach, ale nie wybiera się miejsca urodzenia, więc to nie jest też tak, że jest sens tak gdybać, co by było gdyby. No. Przejdź do przodu i robić swoje. No. Nie ma tutaj wielkiej filozofii. No, Rycerze Zodiaku to już też jest taki, no można powiedzieć, wysokobudżetowy film, tak? Bo to jest kilkadziesiąt milionów dolarów. Nie wiem, Nie mogę mówić o budżetach. Nie mogę mówić o budżetach. Powiedzmy, jest średnio budżetowy, jak w tej kategorii swojej. Ale tak, to już jest taki porządny film z fantastycznymi aktorami zresztą. Jestem tak podjarany, że mi się udało tam zebrać tą grupę aktorów, że to już był wielki sukces, że to się w ogóle udało, nie? Znowu. Mógłbym o tym opowiadać godzinami. Czy po Wiedźminie jakby skala tak właśnie takiej produkcji, ona jeszcze robi na tobie wrażenie, że to właśnie jest taka wielka machina? Czy jakby już to jest coś, do czego jakby przywykłeś i też to i no nie wiem, milionowe garze już nie robią na tobie wrażenia? Czy wrażenie to chyba złe słowo, bo to nie jest nic specjalnego. Znaczy, jak już się wejdzie w to, jak się trochę pozna ten system, tutaj faktycznie bardzo dużo mi dała praca przy kolejnych sezonach Wiedźmina i przy Into the Night, bo można było oglądać, jak ta maszyna funkcjonuje i uczyć się tego wszystkiego. No to też się szybko człowiek orientuje, że te budżety, one się nie biorą z niczego. To nie jest tak, że tam czary mary rozmuchało. To są po prostu setki, jeśli nie tysiące drobnych, małych wydatków, bo ktoś musi te włosy aktorowi uczesać, ktoś musi uszyć mu ubranie, ktoś musi uszyć mu buty, ktoś musi zbudować scenografię, ktoś musi później, nie wiem, siedzieć za tą kamerą. To są setki, tysiące malutkich takich mini sum, które się potem sumuje i nagle się orientuje człowiek, Jezus Maria, dzień zdjęciowy to jest $300 000 na przykład, nie? Czy $200 000. I wiadomo, że w Polsce notabene też tak jest, no bo to są skromniejsze filmy, ale też pewnie zwykły widz jakby zobaczył budżet jakiegoś, nie wiem, dramatu obyczajowego, który się dzieje w jednym mieszkaniu, dajmy na to, też byłby zaskoczony, czemu to jest aż takie drogie. Już można telefonem to nakręcić, nie? A to nie jest takie proste, no bo nie da się wszystkiego nakręcić telefonem. Tak naprawdę kręcenie, to co widzimy w kamerze, to też jest w jakiś tam sposób zaprojektowane, więc nawet ważniejsze od samej kamery jest światło, które tam trzeba przynieść i postawić poza tą kamerą i doświetlić tych aktorów i zbudować jakąś fajną
fajną dynamikę, więc i znowu to się tak sumuje, sumuje, sumuje i nagle jest ola Boga, czemu ten film jest taki drogi, nie? Więc gdzieś tam to nie jest taki przeskok, nie wiem, nagle ze stanu ciekłego przechodzimy na stan stały, to są zupełnie inne rzeczy. Tam jest dużo rzeczy, które dzieją się na zwykłych polskich planach filmowych, to też dzieją się na dużych amerykańskich, wielkich superprodukcjach, ale jest po prostu więcej działów, te scenografie są w większej skali. Są pewne działy, które w Polsce niemal nie występują, czyli bardzo rozbudowane działy kaskaderskie, czy działy związane z budową protetyki, czyli te wszystkie jakieś, nie wiem, rany chociażby, czy to jest takie pogranicze protetyki i make-upu, ale powiedzmy, że to może być grubsze, no nie wiem, trzeba komuś zrobić dodatkową kończynę jakąś potworną i tak dalej. To już wymaga bardzo specyficznych rodzajów specjalizacji. Tych ludzi jest niewielu. Ci ludzie mają bardzo dużo roboty, więc oczywiście też ceny w tych obszarach bardzo rosną. I tak dalej, i tak dalej. To jest takie przejście ewolucyjne trochę. Znaczy, nie ma... To jest mały projekt, to jest duży projekt. One się różnią oczywiście, ale zasadniczo tam aż tak wiele się nie zmienia. Poza tym, że jest więcej po prostu elementów i faktycznie nie ma gdzie się tego uczyć w Polsce, tych takich bardziej wyspecjalizowanych obszarów robienia filmu. Premiera filmu była w Japonii. Wiem, że niedawno tam byłeś i premiera, wiem, że była huczna i dla ciebie emocjonująca. I zastanawiam się właśnie, jak się z tym czułeś, w tym sensie, że też, no nie wiem, Japonia to jest, można by powiedzieć, stolica światowa animacji. Jak wspominasz tę właśnie premierę? I to znaczy, nie była twoja pewnie pierwsza wizyta w Japonii. To była moja druga wizyta w Japonii, ale pierwsza od 20 lat, bo pierwsza była po katedrze, jeszcze wtedy byłem bardzo, bardzo zielony. A to była pierwsza wizyta, gdzie byłem już trochę bardziej dojrzały i nie, no, zachwycony byłem. Zachwycony byłem i Tokio, i samą premierą, i energią, jaką się uzyskuje od widzów, bo pierwszy raz miałem możliwość pokazania filmu większej grupie widzów, bo to była duża premiera z dużą ilością fanów zaproszonych. I to jest zupełnie inne oglądanie, też reakcje były bardzo dobre z tego pokazu, więc to wszystko sprawiło, że czuję się z tym filmem bardzo dobrze. On oczywiście będzie zbierał rozmaite recenzje, tam sam bym wiele rzeczy chciał poprawić, gdybym miał więcej czasu, więcej pieniędzy, więcej dni zdjęciowych i tak dalej, to wiadomo, ale wydaje mi się, że znajduję swoją widownię, znajduję swoich widzów, znajduję swoich fanów. I to był taki moment ogromnej ulgi, no bo zanim tego nie pokażesz widzom, to nigdy nie wiesz, to się zawsze niesłychanie stresujesz. Poziomy stresu przed premierą były gdzieś tam pewnie, gdyby zbadać mi kortyzol, no to pewnie tam to powinienem osiwieć pewnie jeden do dwie godziny. Ale potem było super, no bo też to było pierwsze spotkanie od jakiegoś czasu z całą tą ekipą, z aktorami. Nam się udało bardzo zaprzyjaźnić, bardzo polubić nam wszystkim, więc to też było fajne znowu wrócić do tej samej grupy ludzi, z którymi zrobiliśmy ten niełatwy film, bo to nie był łatwy proces produkcyjny i jeszcze był trudniejszy postprodukcyjny. Więc no, duża ulga. I potem, mając już tą premierę w plecaku, za sobą, to się podchodzi do przyszłości znacznie bardziej optymistycznie. Pojutrze lecę do LA na kolejną premierę, już tym razem amerykańską. I jakby znam realizm, wiem, że jesteśmy wciśnięci między Guardians of Galaxy i Fast X, filmy, które są po prostu gigantyczne. Ale to i tak jest wielkie osiągnięcie, by mieć premierę latem na całym świecie. No to jest coś. A jeszcze jak było w Tokio? Co ci się najbardziej podobało? To co mi się... Tokio, no byłem tam pewnie za krótko, żeby mówić coś mądrego, no ale bardzo... Tam jest bardzo ładnie, po prostu.
Tak, wszystko jest takie, no, dopieszczone w ciekawy sposób, pewnie to razem z, to wychodzi pewnie z cywilizacji, z kultury. I to robiło na mnie wielkie wrażenie, że to jest cała bardzo przemyślana, bardzo uporządkowana pewna jakby cywilizacja, która jest trochę obca dla nas w Europie, jest obca pewnie też no, trochę dla Amerykanów. Jest na tyle zrozumiała, że jesteśmy w stanie tam w miarę funkcjonować, ale takie są fajne, drobne zmiany, że są inne, nie wiem, terminale do płacenia kartą i się wie, że one zostały wyprodukowane tam konkretnie. Bo to jest po prostu zrobione na tamten rynek przez tamtych designerów, przez tamtych ludzi i takie przemyślane na każdym poziomie. Plus no to jest kraj, który bardzo mocno stoi na estetyce i tam jest no, też ogromny szacunek dla sztuki animacji ogólnie. Te filmy animowane tam robią ogromne wyniki. I to się też wszędzie bardzo mocno widzi. Nie? Widzi się ten taki język anime, widzi się język magii wizualnie w mieście. To też jest super, nie? Ale tam byłem za krótko, żeby mówić mądrze o Japonii, to trzeba pewnie do Krzysia Gonciarza zadzwonić i on by pewnie powiedział mądrzej i więcej i bardziej głęboko. Ja się tylko tak prześliznąłem po powierzchni i tylko miałem naprawdę dobre, fajne doświadczenie z premiery i z kontaktu z fanami. No ja pytam cię, bo z taką tęsknotą, bo ja byłem też, no, 3 razy byłem w Japonii i no, ostatni raz jeszcze przed pandemią. Bardzo jestem ciekawy, wiesz, jak ten obraz popandemiczny w Japonii, ale pamiętam sobie, przypominam, że tam było, widziałem dużo samochodów, których w ogóle nie widać gdzie indziej, w sensie tak. Że jak są te, nawet nie wiem, Toyota robi jakby samochody, których nie ma w krajach zachodnich na przykład, które są tylko tam. Tak, plus są samochody, które widać, że były wyprodukowane, nie wiem, 20, 30, 40 lat temu, świetnie utrzymane, nie? Że to naprawdę po prostu nie da się, wyglądają jak nowe, ale mają ten design sprzed 30 czy 40 lat i to też nadaje fajnego charakteru temu wszystkiemu, że to jest trochę inna cywilizacja. Mamy tą cywilizację amerykańską, która wszystko wyrzuca po 2 latach używania i kupujemy nowe, i kupujemy nowe, kupujemy nowe, a tam mamy sytuację, kiedy okej, jak coś jest porządne i dobrze zrobione, to powinno działać i działać i działać i nie powinno się psuć po 2 latach czy po 3 latach, nie? I to jest ciekawe spostrzeżenie takie już czysto takie cywilizacyjne, filozoficzne, nie wiem z czego to pochodzi, czy to jest jakoś tam wpisane w taki system filozoficzny tamtego obszaru, pewnie musiałbym więcej poczytać i trochę więcej doszkolić. Jeździłeś tam taksówkami? Nie miałem potrzeby. Znaczy tam rzeczywiście byłem w dzielnicy. Nie, no tam też skomunikowanie metrem jest fantastyczne, więc wszędzie można dojechać metrem. I bardzo jest dobrze oznaczone też teraz, jak się ma Google Maps. I bez problemu. To bez problemu się podróżuje metrem. A już na same premiery, no to mieliśmy transport, już mieliśmy po prostu samochody i szoferów, więc tam wozili. Nie, bo ja uwielbiam, że tam ci właśnie taksówkarze w Tokio mają zawsze rękawiczki i są tam właściwie, cały samochód jest takim jakby, w sensie tapicerka pokryta takimi, nie wiem, jakby obrusem, takimi koronkami, jakoś taki, zawsze to jest jakieś, mam wrażenie, jakbym, wiesz, tam był kompletnie inna planeta, niesamowite jest. Tak, ale to co mi się tam podoba i to jest, w ogóle możemy dotknąć szerszego tematu, bo to jest coś, co takim moim pomysłem gdzieś, który siedzi w głowie, mi się tam kotłuje, no nic nie stoi przeciwko temu, żeby zacząć też budować. Okej, to będzie skomplikowane. Nie wiem, czy dam radę to wszystko tak ładnie opowiedzieć, ale zacząć budować jakiś rodzaj mitologii dla naszego obszaru. W sensie, bo dla mnie to jest wszystko połączone, czyli z jakiegoś rodzaju mitologii, myślenia, kultury, religii, nazwijmy to jak chcemy, w Japonii udało się stworzyć bardzo własny język wizualno-kulturowo, tam każdy, nie? I też oni dużo rzeczy produkują. Też jest mega, mega ważne, że to nie jest wszystko ściągane z innych krajów, nie jest to jakieś tam tworzone przez kogoś tam w jakichś tańszych miejscach, tylko to jest produkcja, to jest design, to są twórcy, którzy nad tym siedzą, to są też
lokalni ludzie, którzy to produkują, którzy to budują. To wszystko się jakoś tak fajnie spina w pewien taki własny smak, własny kolor, własną specyfikę. I wydaje mi się, że Polska i też cały nasz obszar, możemy tam za Bartosiakiem to nazwać, tam między morzem, jak to sobie tam nazwiemy, to jak chcemy, on też zasługuje na swoją własną specyfikę, mam wrażenie. Że myśmy za dużo byli tam między jednym, między tam barbarzyńcami z Moskwy i tam tymi wysublimowanymi słuchaczami Bacha i Beethovena z Europy Zachodniej. A Jankesami jeszcze amerykańskimi, którzy wjechali tutaj z kapitałem i... A jeszcze Jankesami, że jest trochę czas, żebyśmy też zaczęli myśleć o swojej własnej specyfice. I to znowu, i to dociera, i to jest jakby szerokie, nie? Bo to nie dotyczy wyłącznie kultury. To, ja to nazywam takim stworzeniem mitologii dla tego obszaru kulturowego. Bo wydaje mi się, że wszystko zaczyna się od mitologii, wszystko zaczyna się od archetypów, takiego sięgania w takie rzeczy, które my wszyscy jakoś tam podskórnie, podświadomie jesteśmy w stanie zrozumieć. I że raz, że zasługujemy na coś takiego, a dwa, że to by mogło sprawić, żebyśmy przestali być tak trochę na świecie uważani za taki właśnie, no dobra, to my jesteśmy Rosjanami, czy kim jesteśmy, nie? Bo nas świat, ten obszar tak trochę słabo kojarzy w ogóle, nie? To był jeden z problemów, kiedy próbowaliśmy prezentować Hardcore 44, że wszystko się podobało, tylko nikt tego nie kumał. Że zaraz, ale dobra, to są Niemcy, ale Rosjanie są za rzeką, ale oni są wrogami przecież, to czemu oni nie atakują? Nikt tego nie kumał. Nikt. Bo to jest nasza specyfika chaotyczna gdzieś. Więc gdzieś tam mi się coś takiego dla Polski marzyło, może kiedy będę miał możliwość, przyjemność coś takiego powoli budować. No fajnie było mieć taką nawet, nie wiem, swoje tramwaje chyba mamy, nie? Ktoś tam robi własne tramwaje. Tak. Ale żeby mieć trochę więcej swoich rzeczy. By to było okej, nie wiem. To jest naprawdę fajne w Japonii, że nawet terminale do kart płatniczych są inne. I to się wydaje, że to ale po co? A dla mnie to jest wartość, bo to jest okej, to nie wyszło z tej samej fabryki, co wszystkie inne terminale do kart wszędzie indziej. To wyszło z jakiejś innej fabryki, z jakiegoś innego myślenia i to jest fajne. To mi się podoba. Dodaje trochę różnorodności. Znaczy w ciekawy sposób wracamy właściwie i do początku rozmowy i tego, o czym opowiadałeś w kontekście tych początków twojej drogi, że po pierwsze chciałbyś robić rzeczy na świat, ale tutaj, lokalnie, a dwa, że w pewnym sensie wspinając się po drabinie tej twojej kariery, musiałeś nauczyć się opowiadać siebie właśnie. I sprzedawać siebie. I w pewnym sensie Polska też jest trochę na takim etapie chyba, kiedy my już wiemy, że nie jesteśmy, nie wiem, gorsi niż ludzie na Zachodzie, że jakby odzyskaliśmy swoje poczucie godności, wartości, bo myślę, że lata 90. były na tyle chaotyczne, że właściwie nie wiem, nie wiedzieliśmy, kim jesteśmy. Teraz, no nie wiem, no mimo tych wszystkich zawirowań, no Polska jednak jest od wielu lat jednak ma jakąś względnie stabilną pozycję. I chyba to jest taki moment, że możemy się właśnie uczyć jakby opowiadać siebie po prostu. No wreszcie, bo wchodzi już pokolenie młodsze ode mnie i wchodzi z zupełnie innym bagażem, no bo oni tego poniżenia sowieckiego nigdy nie doznali, więc oni nie wychodzili w świat, że najpierw się trzeba tego oduczyć, że najpierw się trzeba oduczyć tego, nie wiem, z tej pochylonej głowy i trzeba iść z głową podniesioną i trochę nie wstydzić się tego, kim się jest i nie wstydzić się tego, co się umie, bo możemy dużo. Wydaje mi się, że tam wciąż jest dużo pracy do wykonania, bo jak się wyjedzie poza Warszawę, wyjedzie się poza małe miasto, no to trzeba chyba wciąż budować to takie poczucie wartości i takiej wspólnoty chyba też jest chyba ważne, żebyśmy się jednak czuli połączeni jakimś systemem wartości i to ten system wartości pewnie już w roku 2022 czy 2023 czy 2024 to już nie może być wyłącznie oparty na, nie wiem, kościele i tak dalej. Trzeba wypracować sobie ten system wartości, stworzyć coś, czym się możemy czuć wspólnie.
Ale no teraz jest inaczej. No mam wrażenie, że ludzie już w tej chwili inaczej zupełnie podchodzą do tego. Ale to masz takie pomysły właśnie, nie wiem, projektów filmowych, które właśnie jakoś by ten polski lokalny koloryt opowiadały, bo no, Rycerze Zodiaku to może niekoniecznie. To trudno mi tam odnaleźć jakieś takie bardzo jakieś swojskie motywy, Nie, nie, ale może. Rycerze Zodiaku to adaptacja japońskiej mangi i tutaj też starałem się być bardzo, bardzo blisko tonu oryginału i starałem się bardzo mocno słuchać swoich japońskich partnerów przy tym, więc to jest film, który ma sporo osobistych nut na poziomie takim personalnym, na poziomie, Już się nie wiem, zdekodowaliśmy tutaj. tak, ja lubię tego typu postacie, nie, no bo Seja w filmie jest underdogiem, takim, tak, nikt na niego nie stawia, on musi sam udowodnić, że da radę i nic go nie jest w stanie zatrzymać, jak już uwierzy w to, że może. Więc gdzieś tam są w tym osobiste tony, ale oczywiście, jeżeli chodzi o kulturowe tony, no to jest film oparty na trochę innych wartościach. A ja oczywiście mam pomysły na robienie też u nas. Mam kilka rzeczy rozgrzebanych, mamy fajne historie, które sobie tam przerzucamy z Jackiem Dukajem cały czas, który też dużo o tym myśli. I to na dużo głębszym poziomie niż ja, no bo to jest po prostu ciężka liga filozoficzna. Gdzieś tam myślę, że wcześniej czy później się to uda zrobić. Ale kiedy? To już czas pokaże. A co Ja teraz się robisz w kapsztadzie? No. W ogóle boję czegokolwiek przewidywać po roku COVID-a, potem po wybuchu wojny w Ukrainie, a teraz jeszcze strajk scenarzystów nas walną. Ja już się boję A właśnie czegokolwiek tak. przewidywać, bo ostatnie kilka lat nas nauczyło, że świat stał się kompletnie nieprzewidywalny. A co ja robię w Kapsztadzie? Robię projekt telewizyjny, nowy, którego tytułu nie mogę wymieniać, ale jak ktoś pogrzebie w internecie w rozmaitych plotkach, to pewnie się domyśli, co tutaj robimy. Zdjęcia ruszają niebawem. Wracam do Polski pewnie w okolicach promocji Wiedźmina, czyli w okolicach tam połowy czerwca. A jeszcze, bo wspomniałeś tak zdawkowo o sztucznej inteligencji w kontekście przemysłu filmowego. Jestem ciekawy, jakby jaką masz hipotezę, bo powiedziałeś, że to może być taki czynnik, który jakoś zdemokratyzuje jeszcze bardziej rynek filmowy. Co miałeś na myśli? Ja na razie, znaczy przede wszystkim wejście prawdziwego, dużego AI przez od dawien dawna jest nazywane, że to będzie taki rodzaj osobliwości technologicznej, czyli nikt de facto nie jest w stanie przewidzieć, co się wydarzy potem. W krótkim terminie aż tak wielu zagrożeń nie widzę, bo jest kilka kwestii. Kwestia pierwsza to jest ogromna inercja biznesu filmowego i biznesu rozrywkowego. To znaczy, to nie jest tak, że nagle w jeden rok, 2 lata wszyscy się nauczą AI, wszyscy zaczną to wykorzystywać. To nie jest lekarstwo na wszystkie bolączki. To nie jest tak, że AI samo zrobi wszystko. Ktoś musi jednak to prowadzić. Też nie jest tak, że nie wiem, szefowie studiów nagle sami zaczną sobie filmy, robić koncepty do filmów, czy coś takiego, nawet jeżeli by to było proste. Bo mają na głowie masę innych tematów, masę innych rzeczy, więc myślę, że pracy wciąż będzie bardzo dużo, bo w ostatnich latach pracy było więcej niż ludzi, którzy są w stanie jej wykonać. Niż ludzi, którzy ją w stanie są wykonać. Szczególnie w tych obszarach animacyjno-VFX-owych. Na przykład, jeżeli już się ograniczymy do samego kina, do samej branży filmowej. Więc to, co dzięki AI mamy, czyli jakieś tam nowe narzędzia, to moim zdaniem tylko pozwolą wyrównać popyt z podażą. Że to nawet nie jest coś, co nagle ludzie, nie wiem, zacznie ich AI całkowicie zastępować. Nie, no wciąż artysta będzie potrzebny, wciąż scenarzysta będzie potrzebny, wciąż grafik będzie potrzebny, wciąż twórcy efektów wizualnych będą potrzebni, bo ilość pracy, która jest potrzebna na rynku, jest po prostu gigantyczna w tej chwili. I to widać niestety, no, to nas też trochę dotknęło.
Widać po jakości efektów wizualnych w filmach, które w wielu przypadkach, w dużych produkcjach, naprawdę w tych wielomilionowych produkcjach, jest niższa niż 10 czy 12 lat temu. I to się wydaje trudne do zrozumienia. Prawda jest taka, że po prostu te ekipy nie wyrabiają się z ilością ujęć, z ilością pracy, z ilością, z tym, że to wszystko musi być na określonym jakościowym poziomie. I mam nadzieję, że tutaj AI trochę pomoże, ale to będzie proces ewolucyjny. To się nie wydarzy od razu. Jasne, że będą takie wystrzały, znaczy tam, nie wiem, film, tutaj ten film zrobiło czterech gostków i to będzie super film. I takie rzeczy się będą teraz pojawiać, dlatego mówię o tej demokratyzacji, że ktoś, kto będzie chciał i będzie super skupiony, będzie naprawdę jakby siedział w tych narzędziach, to będzie w stanie przegonić pewnie dużo większe zespoły. Absolutnie tak. Tylko, że zapominamy o tym, że ci ludzie, że tego typu małe zespoły wymagają nie naprawdę wyjątkowych ludzi. Tych ludzi wcale tak nie ma dużo. Nie jest tak łatwo, okej, przerzucić talent jednego super ogarniętego tam grafika, który potrafi złożyć tutaj z AI, coś zmiesza, złączy i nagle, nie wiem, wytrenować 100 innych takich samych. Tak nie zadziała. No to w momencie, kiedy wchodzą duże organizmy dużych firm, a w którym momencie muszą, no bo nie wiem, robimy 8 odcinków serialu, trzeba tam narobić tych ujęć, trzeba tych aktorów zatrudnić, trzeba to sfilmować i tak dalej, to jakby stary system wciąż będzie miał bardzo dużo do powiedzenia, no bo zanim się wychowa nowych ludzi, zanim się wychowa nowych ludzi do nowych narzędzi, to minął lat. To minie bardzo, bardzo dużo czasu, bo co innego jest, nie wiem, apka, która zamienia mnie w rycerza, dajmy na to, i jest całkowicie zautomatyzowana, a co innego jest, nie wiem, film, który ma 3000 ujęć, który musi mieć jakąś spójność, który musi opowiadać jakąś spójną historię i to wszystko jest na bardzo wysokiej jakości. No to do tego jesteśmy jeszcze kawałek. Ale domyślam się, że gdyby teraz pojawił się gdzieś jakiś taki nowy, młody Tomasz Bagiński, to zapewne by już zaczął właśnie korzystać ze sztucznej inteligencji. Tak, ja bym to korzystał na potęgę. Ja bym to nie wiem, katedrę pewnie dałoby się zrobić 3 miesiące zamiast 3 lata. Więc oczywiście, że tak. Że to są, dlatego uważam, że ktoś, kto jakby teraz wchodzi w tą rozrywkę, w ten przemysł, no to te możliwości są kolosalne. To naprawdę można robić cuda, mieszając ze sobą, nie wiem, nowe silniki do gier, czy Unreal 5, czy coś innego, mieszając narzędzia AI i do tego dodając to, co można w tej chwili nakręcić zupełnie zwykłymi konsumenckimi urządzeniami. Takich czasów nie było nigdy w historii. To jest niesamowite zupełnie. A zobaczy, wcale tak dużo tego nie powstaje, więc gdzieś tam musi być próg wejścia, znaczy nagle się okazuje, że nie każdy ma ten dryk, tą chęć, żeby takie rzeczy robić. Teraz myślę nad takim, znowu kolejny skok z motyką na słońce, jakiś taki bardzo ambitny pomysł, plan, troszeczkę zaproponowania innego sposobu, w ogóle innego sposobu robienia filmów, trochę bardziej jakby zaprojektowanego pod narzędzia, które w tej chwili są dostępne, czyli głównie silniki czasu rzeczywistego i AI. Więc mnie to interesuje nawet na czysto takim inżynierskim poziomie, bo tak jak mówiłem, wydaje mi się, że ten tradycyjny system robienia kina, on się trochę wyczerpuje powoli, robi się po prostu zbyt to wszystko ciężkie. Znaczy mamy taką powtórkę z lat tam 60., kiedy powstawały gigantyczne superprodukcje tam religijne, biblijne, jakieś takie kolosy z tysiącami statystów, niesłychanie drogie. I to się zaczynało zawalać pod swoją własną wielkością, pod swoją własną skalą. A mi się wydaje, że ciekawym kierunkiem jest to, co zaproponowali twórcy Wszystko Wszędzie Naraz w ubiegłym roku, że można pewne rzeczy robić lżej, ale trochę trzeba się odkleić od takich tradycyjnych metod robienia filmów, gdzie nie wiem, mamy tam przeddziału, coś tam zatrudnia 50 osób, które coś tam robią. No,
to można, wydaje mi się, uprościć i wydaje mi się, że to wcale nie znaczy, że te 50 osób straci pracę, po prostu będzie powstawało 3 czy 4 razy więcej filmów. Ale no, moje spostrzeżenie na to jest takie, że to wszystko jest strasznie duże w tej chwili, strasznie ciężkie, bardzo się powoli przemieszcza, że te gigantyczne produkcje są zjadane przez biurokrację do pewnego stopnia też. I ja to rozumiem, te mechanizmy, rozumiem, jak to wszystko działa, ale to ciężko się zmienia od środka. To wydaje mi się, że wymaga jakiejś rewolucji i technologia może tutaj być pomocna bardzo. Przyszło nam żyć w bardzo ciekawych czasach. W bardzo ciekawych czasach. Ja bym chciał już, żeby były mniej ciekawe na jakiś czas, ale żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Tomaszu, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Cieszę się, że udało Ci się w Kapsztadzie znaleźć chwilę dla nas, więc bardzo, bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia niebawem w Polsce. Dziękuję i też do zobaczenia i zapraszam wszystkich na Rycerzy Zodiaku, a 12 maja w Polsce i w większości świata wchodzi na ekrany. I dziękuję za rozmowę.